Witam Was. W tym roku mamy w naszym ogrodzie olbrzymie ilości gniazd ptaków, które się po prostu tutaj wszędzie zagnieździły. Jak słychać, tutaj właśnie śpiewają, to są właśnie młode, które śpiewają. Gniazda mają porobione dosłownie wszędzie w tym roku. Bardzo dużo lubią się właśnie chować w takich choinkach byle gdzie, które tutaj wszędzie są. Po prostu lubią takie gęste właśnie tereny, tak jak tu, o, wszystko jest pełne, zagnieżdżone. Masa gniazd, szczególnie z rana, zaczynają już 3:30 śpiewać. Jednak jedne z tych ptaków wybrały sobie całkiem inne miejsce, którego nikt by z Was się nie spodziewał. Jak widzicie, tutaj stoi taki krasnal. Kiedyś coś przez przypadek niosłem jakąś dużą deskę, zahoczyłem i po prostu odpadł mu kawałek głowy, tak zwanego kapelusza. Kapelusz tam leży obok. Po prostu taki materiał, który sobie pęknął. O, tutaj nawet leży ten kapelusz. Z tego, ponieważ próbowałem to później skleić, ale to znowu odpadło. No i jest jak jest. Za to miejsce tutaj tego krasnala wykorzystały kto? Ptaszki, właśnie ptaszki wykorzystały sobie. Spróbuję Wam tutaj jakoś tam nagrać, ponieważ one tutaj są. Ciężko mi tam się dostać do nich, ale widać je tam. Tam są w środku. O, teraz je widzicie. Także po prostu ptaki wykorzystały sobie tutaj gniazdo i zrobiły sobie tutaj swoje gniazdo w środku. I ptaszki się wylęgły i już sobie tam działają. Ciężko się tu naprawdę dostać do tego. Tutaj jeszcze jest taka dziurka. Przypuszczam, że tędy pewnie ptak wlatuje do środka. Spróbuję jeszcze z drugiej strony podejść. Może będzie łatwiej nagrać. Od tej strony rzeczywiście jest łatwiej, żeby to nagrać, ponieważ tutaj mnie blokuje ten słupek i nie można się tam za bardzo dostać. Tutaj, jak widać, są młode ptaszki. Uwiły sobie tutaj gniazdko i po prostu sobie tutaj siedzą w środku. Obraz się troszeczkę marzy, bo ciężko to złapać. Ale tam sobie siedzą. Nie wiem, ile ich tam jest. Teraz 2, 3. Chyba 4 tam są w środku, jak dobrze widzę. Także nie przeszkadzamy im dalej. Niech tam sobie po prostu dalej, bo widzę, że już tu mama gdzieś fruwa obok. Pewnie chce wlecieć do gniazda, także nie przeszkadza mi. Także jak chcecie mieć takie fajne ptaszki w ogrodzie, to niestety, ale no, musicie zrobić troszeczkę dżungli ze swojego ogrodu. Wtedy takie ptaszki będą Wam się lęgły. Patrzcie tutaj. Tam jest dom, którego praktycznie już nie widać. Zostały tylko resztki okna, które są widoczne. Wszystko jest po prostu zarośnięte. U nas cały teren tak wygląda. Tu jest tylko ścieżka do domu, którą można wejść. A tak poza tym wszystko jest po prostu zarośnięte. I to właśnie ptaki uwielbiają. Na każdym kroku są gniazda. Patrzcie, tam u góry też gniazdo kolejne. Przy samym domu, przy samym wyjściu. Także ptaki to po prostu uwielbiają. No i będą Wam śpiewać. Ponieważ tych gniazd tutaj jest pełno. O, o, o. Właśnie przyleciała tam mama. Jak słyszymy. Może to słyszycie. Właśnie do nich tam przyleciała. Już im zaniosła coś do jedzenia. I odfrunęła. I małe od razu śpiewają znowu. I takim oto sposobem plastikowy krasnal znowu zaczął żyć w ogrodzie i wydaje z siebie dźwięki. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.